No i się doczekaliśmy. Naszym gościem jest performerka brulecki Red Juliet. Dzień dobry, witam Cię. Red, powiedz, skąd się wziął pseudonim Twój, bo to jest zastanawiające. Red Juliet. To jest bardzo długa droga, ponieważ mój pseudonim sceniczny tak naprawdę wziął się wtedy, kiedy jeszcze nie występowałam jako performerka burleski, jako tako. Tańczyłam natomiast w takiej formacji tanecznej, która robiła show dance w stylu burlesk, czyli coś takiego jak Christina Aguilera. No i tam jakby już zaczynałyśmy sobie myśleć nad pseudonimami z dziewczynami. A więc ja stwierdziłam, że odwołam się do czegoś, co bardzo kocham i do kogoś, kto jest moją inspiracją sceniczną, a jest to oczywiście Prince. A więc on ma taką piosenkę Little Red Corvette, która swojego czasu była bardzo kontrowersyjna, ponieważ była o seksie, była o kobiecie, która domaga się seksu od mężczyzn, a więc to było coś nieobyczajnego. I ta piosenka Little Red Corvette idealnie jakoś ten rym mi się spodobał, a więc ja wtedy miałam w ogóle rude włosy, bo farbowałam na taki ognisty rudy, a więc stąd to red zostało. Zamiast Corvette dałam Juliet, bo Julia to jest moje trzecie imię, które sobie wybrałam na bierzmowaniu, a więc zostało Little Red Juliet, to Little odrzuciłam, bo to było za długie i tak zostało Red Juliet, myślę, że jest całkiem spoko. Dobrze, to doszłyśmy już do tego, skąd wziąłeś pseudonim, ale najważniejsza rzecz. Dlaczego burleska? Burleska dlatego, że ja właściwie tańczę od dziecka i dopóki byłam dzieckiem, to jakby mogłam tańczyć w zespołach tanecznych, bo gdzieś tam mój wzrost nie powodował strasznych dysproporcji, ponieważ ja jestem bardzo mała. Ja nadmienię, że ja 1,54 m, a więc to nie jest to takie 1,65 m, które jest minimum jakby dla tańcerki, która gdzieś tam występuje na większych scenach. A więc generalnie jakby to było trochę przeszkodą, bo kiedy przeprowadziłam się z Lublina do Warszawy, zaczęłam chodzić właśnie na różne castingi do takich profesjonalnych formacji tanecznych i wszystko było super, świetnie tańczę, to super, no tylko że problem był zawsze ze wzrostem moim. I szukałam czegoś, gdzie mogłabym jakby się spełnić scenicznie, bo ja uczyłam tańca, ale chciałam jednak dalej występować. No i tu się pojawiła burleska. Najpierw ta formacja, gdzie rzeczywiście było postawione na różnorodność dziewczyn, bo były dziewczyny większe, mniejsze, wyższe, niższe. Potem, kiedy ta formacja się rozpadła, szukałam czegoś na własną rękę, no i gdzieś dokopałam się do wideo Betty Q i do wideo Pin Up Candy i zobaczyłam, że są dziewczyny, które to robią w Polsce, które też są niewiele wyższe ode mnie. No i stwierdziłam, że dobra, trzeba zacząć coś takiego robić. To jest coś dla mnie. Powiedziałeś, że pochodzisz z Lublina. Czy kiedykolwiek miałaś możliwość pokazania siebie jako Red Juliet w Lublinie? Tak, tak. To się zdarzyło dwa razy. Pierwszy raz było mega śmieszne. Nie, trzy razy, przepraszam. Trzy razy. Na konwencie tatuażu, na takim wydarzeniu Perła i Frak, które było organizowane w Domu Kultury. I później jeszcze na Nocy Kultury w Lublinie. Ale najśmieszniejsze, słuchajcie, była historia, to opowiem od razu. Na tym wydarzeniu Perła i Frak. To było na dziedzińcu Domu Kultury i byli tam też moi rodzice. I oni po raz pierwszy wtedy widzieli mnie na scenie. I moja mama mi zdała później relację, słuchaj, ale tam przy barze to siedział ksiądz i przy twoim pierwszym numerze nawet klaskał, ale przed drugim od razu wyszedł. No właśnie, bo jakby wykonawcy, performerzy burleski jakby łamią taką jakby granicę erotyzmu z tańcem. Nie wiem, jak to nazwać, bo nie jestem specjalistką. Powiedz mi, czy nie miałeś problemu właśnie w tym, aby w tej brulesce, bo jak wiemy, te performerki pokazują dużo swojego ciała. Oczywiście niektóre rzeczy są zakryte i one pobudzają jakby wyobraźnię odbiorcy. Czy nie miałeś z tym problemu? Ja nie miałam z tym nigdy absolutnie problemu. Myślę, że to jest spowodowane tym, że po prostu od czwartego roku życia tańczę i bardzo dużo jeździłam na występy. I ale się rozbierasz od czwartego roku życia. Ale się rozbierałam w przebieralni, bo trzeba było się na przykład szybko przebrać. Było 5 występów pod rząd i tam byli chłopcy, dziewczynki, jakby przebraliśmy się w różnych miejscach, blisko siebie, jakby nikt się nie zasłaniał, każdy po prostu musiał to zrobić szybko i nikt się nie zastanawiał, czy ktoś na ciebie patrzy. A więc ja myślę, że z tego względu jest mi łatwiej. Też jest kwestia taka, że jakby ja traktuję moje ciało jako instrument jakby pracy, nie? Tak jak malarz, nie wiem, ma pędzel, używa farb i pędzli, to ja używam mojego ciała, a więc mam do tego takie podejście może bardziej, jakby to powiedzieć, na scenie moje ciało nie jest dla mnie jakąś super świętością. W innych okolicznościach tak, ale na scenie akurat nie. To jest moje narzędzie pracy. Wiesz co, bardziej mi chodziło o to, czy nie miałaś, bo na pewno kompleksu, kiedy masz, bo jesteś piękną kobietą i zawsze potrafisz zaczarować. Tylko mi chodzi,
Czy nie miałeś takiego problemu, żeby pokazać, bo jednak niektóre wasze stroje jako performerek burleski są bardzo skąpe i naprawdę zakrywają bardzo mało. I po prostu mi chodzi o taki, czy... może też wróćmy, czy też taka kontynuacja tego pytania. Chodziło mi o to, czy to nie jest jakiś problem po prostu w związku, ewentualnie z poznaniem kogoś, czy po prostu tutaj nie zaciera się jakaś granica? Bo mi chodzi o to, bo żadna nasza jakby dziewczyn, która robiła, która nam mówiła z tej branży burleskowej, jakby nie do końca powiedziała i dlatego też mnie to ciekawi, jak to jest z twojego punktu widzenia. Powiem szczerze, ja uważam, że to jest świetny moment do weryfikacji tego, czy ktoś się nadaje do bycia w związku z tobą. Ja zawsze od zaczęłam robić burleskę, jakby pierwszą rzeczą, którą mówiłam facetom, z którym się spotykałam, to jest to, że słuchaj, ja robię to i to. To było od razu przy pierwszym spotkaniu jakby. No i to mi weryfikuje od razu, czy ktoś to akceptuje, czy ktoś tego nie akceptuje. A czy jakiś chłopiec, którym jesteś w związku, bo byłaś, bo też nie wnikamy w to, powiedz mi, czy był na twoim występie i na przykład bawił się dobrze? Znaczy najśmieszniejsze jest to, że tak naprawdę obecny mój chłopak i poprzedni to poznali mnie w Madame Q. O, właśnie, a do Madame Q na pewno wrócimy, bo to jest też ciekawe, bo ciebie można bardzo często spotkać u Betty jako też performerkę, zresztą na bardzo wielu festiwalach i byłaś obecna nie tylko w Polsce i też w Europie i powiedz mi, jak odbierają właśnie przez takich wykonawców jak ty, performerów, burleskę w ogóle w Europie? Ja się bardzo cieszę, że my coraz bardziej, no w tym momencie jest lockdown, więc niekoniecznie, ale zanim to się wszystko wydarzyło, ja się bardzo cieszę, że coraz więcej z nas ma okazję reprezentować polską scenę burleski za granicą, bo kiedyś to było bardzo egzotyczne. Ja pamiętam, że pierwszy raz, kiedy jechałam za granicę i się pytali, skąd jesteś, ja mówiłam Poland, to było Holland i było tysiąc innych nazw i nagle, kiedy do nich docierało, że to jest Polska, to było, ojejku, a wy tam w ogóle macie burleskę? Także w tym momencie jest nas coraz więcej i ja uważam, że polska burleska jest naprawdę na wysokim poziomie. W porównaniu z tym, jak jeżdżę i widzę, co jest za granicą, to uważam, że naprawdę mamy bardzo dobry poziom i nie mamy co jakby gdzieś tam w głowie powielać tego takiego myślenia, które mamy, że o Jezu, to co nasze to jest słabe, a to co na zachodzie to jest dobre. Nie, absolutnie polska burleska to jest naprawdę bardzo wysoki poziom. Mówię to ja. No tak, no, jesteś taką nowy księżniczką polskiej burleski. Mieliśmy okazję ciebie oglądać na różnych festiwalach i to też w Polsce, między innymi na What the Fuck Queer Festival, który organizowałyśmy i organizujemy z jej perfekcyjnością i wkrótce mamy niespodziankę, ale mam jeszcze takie pytanie, co ciebie zaskoczyło jako performerka w samej burlesce, co po prostu jakby miałaś, czy miałaś inne oczekiwania do tego, co się teraz dzieje? Myślę, że ja podeszłam do tego nie mając kompletnie żadnych oczekiwań, bo myślę, że tak jest najlepiej podchodzić do wszystkiego, jakby nie mieć oczekiwań i wziąć to, jakby co życie nam przyniesie, bo im większe są oczekiwania, tym potem większe rozczarowania. Ale są rzeczy, które mnie zaskoczyły i zaskoczyło mnie mega pozytywnie to, że na początku jakby ja robiłam wszystkie numery, które moje były te początkowe, to była burleska klasyczna, czyli rękawiczki, boa, jakieś klasyczne motywy i na przykład w życiu nie przypuszczałam na początku mojej drogi burleskowej, że ja zrobię taki numer jak Barbarelle, że ja zrobię taki numer jak Body Language fetyszowy w lateksie. Kompletnie jakby nie przypuszczałam, że gdzieś tam ja się rozwinę w takie klimaty, bo myślałam, że burleska to jest tylko ta klasyka. Natomiast bardzo mile zaskoczyło mnie to, że im głębiej się w to wchodzi, tym mi bardziej na przykład mi już przestały wystarczać te środki wyrazu, takie podstawowe. Ja już zaczęłam szukać głębiej i odkrywać też siebie, to co mi się podoba, to na ile jestem w stanie sobie pozwolić na scenie. A więc to mnie bardzo mile zaskoczyło, że mnie to jako osobę, jako artystkę mnie rozwinęło bardzo i dalej rozwijam. A co byś powiedziała dziewczynom albo i chłopcom, którzy uprawiają tą sztukę performerów, jaką jest burleska, że oni by na przykład chcieli to robić, a na przykład się boją i po prostu nie mają takich miejsc, gdzie by mogli jakby to wykonywać. Czy są takie miejsca w ogóle na Warszawie, w Polsce? Czy jakąś taką radę byś dała? Oczywiście. Ja uważam, że pierwsze co, to jeżeli w ogóle jakby ktoś jest zielony w temacie, to sugerowałabym, żeby się udał na zajęcia. Fantastyczne absolutnie zajęcia są w Akademii Burleski Betty Q. To są takie zajęcia, gdzie każdy jakby temat, to są cztery zajęcia
można sobie wybrać te, które nas interesują. Na przykład, jeżeli interesuje nas boa, albo nie wiem, rękawiczki, albo taniec na krześle, albo coś tam jeszcze, to sobie możemy jakby żonglować tymi tematami. A więc jeżeli ktoś jest zupełnie zielony, to ja bym proponowała pójść na takie zajęcia, bo tam pokazujemy, czym jest burleska i czym ona się różni od tego show dance burleskowego. Natomiast jeżeli ktoś już coś tam jakby zadziałał lub już wie, o co chodzi, z czym to się je, no to najprostsza droga to jest po prostu odezwać się do którejś z osób, które są producentami, czyli albo właśnie do Betty Q i zgłosić się na scenę otwartą w Madame Q, albo odezwać się do Worka Kości, gdzie Anuszka jest dyrektorką artystyczną, albo odezwać się do Pinup Candy, która też nowych performerów przyjmuje. Także po prostu trzeba znaleźć kogoś, kto produkuje show i pozwala nowym performerom w swoim show się zaprezentować. Nie bać się, absolutnie nie bać się. Im nas jest więcej, tym jest fajniej, bo jest bardziej kolorowo, bardziej różnorodnie. Jeszcze dwa pytania, bo mi takie przychodzą co chwilę dwa pytania. Czy grubasy mogą być performerkami burleski? I drugie pytanie dotyczy, czy grubaski mogą być burleska, takie jak ja na przykład? I drugie pytanie jest takie, czy co było dla ciebie najtrudniejsze do opanowania? Zdejmowanie rękawiczki, nie wiem, rozbieranie się, czy po prostu kręcenie biustem? No nie wiem, jak to się nazywa to. I po prostu, co dla ciebie było takie w tej sztuce takie, nie wiem, jak to, takie najgorsze. Po pierwsze opowiem na to twoje pierwsze pytanie. Nieważne jak się wygląda, nieważne ile się ma lat, każdy absolutnie może być performerem, bo nie chodzi o to jak się wygląda, chodzi o to co się tym przekazuje. I tak naprawdę to co mówiłam, że im większa różnorodność, tym jest fajniej. I bardzo fajnie się ogląda na scenie osoby, które nie mają ciał jak, nie wiem, z wybiegu, jak z katalogów modelek czy modeli. Osoby nieheteronormatywne, które też mają troszkę inną wrażliwość i też ciekawe rzeczy do pokazania. A więc ja jestem bardzo za tym, żeby jakby była jak największa różnorodność na scenie. Jeżeli robisz coś dobrze, to naprawdę nie jest ważne kompletnie jak wyglądasz. Po prostu robisz coś z siebie, robisz to dobrze, chcesz coś ważnego powiedzieć. A druga kwestia, to dla mnie najtrudniejsze było, żeby zwolnić na scenie. Ponieważ ja mam ADHD, ja nie wiem, czy to teraz słychać, bo ja po prostu mówię z prędkością karabinu. Ale generalnie dla mnie najgorsze było to, żeby zwolnić. Ja ruszałam się bardzo szybko i zawsze te moje zdjęcia z występów to było, jak wyglądałam po prostu, jakbym była połamana, było jakoś tu nie tak, to fotograf nie złapał. Natomiast dla mnie najgorsze właśnie było to, żeby zwolnić. Ja już specjalnie nawet wybierałam wolne piosenki, żeby tańczyć wolniej i wraz nie wychodziło, bo ja po prostu do nich i tak sobie gdzieś tam szybciej tańczyłam. No ale to jest coś, z czym się cały czas mierzę, jest myślę trochę lepiej. ale to dla mnie było najtrudniejsze. Samo tam ściąganie jakichś... wiem, co jest dla mnie trudne, wachlarze. Praca z wachlarzami z piór, to nie jest mój, że tak powiem, najlepszy punkt i zdaję sobie z tego sprawę, a więc tak naprawdę rzadko używam wachlarzy z piór. Twoja największa wpadka? Największa wpadka. Dobra, no i największa i najśmieszniejsza, to znaczy to, najpierw zacznę od tej najśmieszniejszej, to było mega śmieszne. To było w Madame Q właśnie i to był występ 2 lata temu w grudniu, gdzie robiłam moje show w wannie. No i nie wiem, co tam się wydarzyło, ale po prostu pod koniec show, kiedy stawałam w wannie, brałam butelkę szampana, oczywiście nie szampana, tylko płynu do mycia ciała, no i polewałam się tym jak szampanem. Naruszyłam stopą korek w wannie, nie wiem jak to zrobiłam i nagle stoję, to już było koniec, leję się tym szampanem, patrzę, a tutaj spod wanny tak woda wypływa w stronę baru. No ale nic, musiałam dokończyć, ta woda z wanny ucieka, butelka już prawie pusta, ja się kłaniam, chcę schodzić, ale ludzie, tu wielki aplauz, no więc musiałam się kłaniać. No i jakby zanim z tej sceny zeszłam, to już ta wanna chyba prawie cała się wylała, no i było jedno wielkie suszenie sceny, wszyscy się rzucili, żeby to wysuszyć, potem rozbieraliśmy scenę, jak ludzie wyszli wiatrakami, farelkami, to wszystko rozgrzewaliśmy, żeby wysuszyć. Także udało się uratować, a więc to była taka wpadka dosyć gruba. A druga to w moim numerze z Motylem, w teatrze Druga Strefa, robiłam go na Sylwestra. I jakoś tak szybko trzeba było się przebrać z jednego numeru na drugi, że źle zawiązałam gorset. I jakby te kable, które łączą mi baterie z LEDami, z tymi wszystkimi kabelkami, weszły między wiązanie gorsetu. I w momencie, kiedy ja zrzucałam gorset, ten gorset zawisł mi na tym kablu. I niestety rozłączył te kable i po prostu nagle w połowie numeru te skrzydła mi zgasły i ja nie wiedziałam,
Twój numer z tymi skrzydłami można zobaczyć na YouTube na Łotowa Queer Festival, gdzie była. I właśnie to jest moje pytanie, bo jesteś moim zdaniem jedną z dobrych performerek, które po prostu jakby zaskakują zawsze swoimi kreacjami, pomysłami i są przepiękne i to taki ideał piękności. Powiedz mi, skąd bierzesz Redka inspirację do swoich strojów i do interpretacji, bo ty nawet potrafisz taką zwykłą, znaną piosenkę albo jakieś wykonanie, po prostu zrobić coś z tego czarodziejskiego, że można się zakochać. Powiedz mi, skąd bierzesz tam inspirację? Czy ile ci zajmuje przygotowanie jednego numeru? Wiesz co, to zależy. Na przykład Motyla, tak naprawdę ja przygotowywałam no ponad pół roku. To się zaczęło jakby pierwszego tego pomysłu, bach, to chcę zrobić, zamówienie stroju, uszycie stroju, kryształkowanie, zrobienie choreografii, to wszystko było ponad pół roku. Numer na przykład ostatni, który zrobiłam z Salomę, to było chyba 2 lata, jak ja wymyśliłam go i po prostu ten moment, kiedy rzeczywiście nastąpiła premiera, ale na przykład numer z Barbarellą, czy numer z Lisem, który ostatnio zrobiłam w 2 dni, to był numer, który zrobiłam w 2 dni. A więc jakby tu nie ma reguły. Natomiast inspiracje są zewsząd. Bardzo inspiruję się sztuką, szczególnie malarstwem końca XIX wieku, femme de siècle, secesja i wszystkie takie właśnie motywy. Bardzo inspirują, muzyka mnie też inspiruje. Jak słyszę jakby kawałek muzyczny, to od razu sobie gdzieś tam układam pod to historię. Czasami jakieś moje życiowe, nie wiem, upodobania mnie też jakby skłaniały do tego, żeby zrobić numer akurat w takiej, a nie innej tematyce. To jest tak totalnie nieokreślone jakby, bo to czasami jest tak, że nie wiem, siedzę sobie i nagle bach, wpadnie mi pomysł do głowy i ja mówię tak, muszę to zrealizować. Także to jest bardzo trudno powiedzieć, skąd te inspiracje, bo one zewsząd idą. Jesteś już bardzo długo na scenie burleskowej i nie tylko, bo też bardzo często cię można zobaczyć na scenach też queerowych i przy współpracy z drag queens. Powiedz mi, jaki jest, uważasz, twój największy sukces jako takiej performerki burleski? Największy sukces, znaczy dla mnie, niektórzy by powiedzieli, że sukces to jest to, że wygrałam festiwal w Londynie już lat temu, Jezu, nie pamiętam, 4 lata chyba temu, czy 5, ale dla mnie jakby największy sukces jest to, że jestem 7 lat jakby na tej scenie i dalej na niej jestem i dalej mam ochotę do tego, żeby coś robić. Boże, to jest stara baba już, tyle lat na scenie, to w ogóle w dragu i w performance to jest bardzo długo, to jest 7 lat, już jesteś babcia. Ja będę miała podwójny benefis za 3 lata. Wow, to będziemy chętnie przyjdziemy zrobić tobie jakąś relację. I kolejne pytanie, powiedz mi, jakie miejsce uważasz za fajne, aby rozpocząć w ogóle przygodę z burleską, bo to już rozmawialiśmy wcześniej o Madame Q i bo dążę po prostu do tego, po prostu do osób, które by chciały rozpocząć i być takie piękne i idealne w tym całym twoim performerze. Po prostu gdzie można napisać o ten swój pierwszy debiut na przykład? Ja bardzo, bardzo polecam Madame Q i scenę otwartą, bo na tej scenie otwartej nie dość, że jakby osoby występują, to jeszcze dostają feedback. Co jest, uważam, mega ważne, jakby dostać feedback od kogoś, kto jakby dłużej w tym siedzi i jakby wie już, co można poprawić, wie, co się sprawdzi i co nie. A więc to uważam, że jest mega cenne. Polecam też Worek Kości, bo tam jest bardzo taka przyjemna atmosfera, luźna i publiczność jest bardzo taka wspierająca i akceptująca, a więc nawet jeżeli ktoś jest początkujący, to jakby publiczność bardzo wspiera i performerzy, którzy występują, też bardzo wspierają. A więc ja te dwa miejsca bym poleciła, jeśli chodzi o debiut. Wiemy, że jesteśmy bardzo w ciężkim okresie jako artyści, artystki, jako performerzy po prostu, bo jednak ten lockdown troszeczkę, jak powiem brzydko, popierdoli nam po prostu naszą sytuację, bo to ze względu na to, że mamy brak zleceń i wielu rzeczy po prostu liczymy na pomoc tutaj tak na przykład my i wiele innych instytucji, w które warto wspierać. Powiedz mi, bo wiem, że też jesteś trochę zaangażowana w Madame Q jako performer. I powiedz mi, powiedz nam, jako po prostu też słuchaczom, też powiedz, jak można wesprzeć Madame Q na przykład?
W tym momencie jest założona zrzutka, na zrzutka.pl jest założona zrzutka, żeby uratować Madame Q i tam można wpłacać dowolne kwoty. Jest też specjalna grupa na Facebooku, ona się nazywa Uratuj Madame Q, inicjatywa oddolna, którą wymyśliła ten koncept Max Thatcher, którą pozdrawiam serdecznie. I słuchajcie, dołączajcie do tej grupy, na tej grupie znajdziecie zdjęcia performerów, które możecie wylicytować, ale nie tylko zdjęcia, bo na przykład tam performerzy też wrzucają jakieś rzeczy, które na przykład chcą sprzedać, są tam jakieś stroje, są sukienki. Ja właśnie też się zastanawiam, co tam wrzucić. Muszę rozważyć, jak macie jakiś pomysł, to możecie mi, słuchajcie, napisać na Instagramie. Ja bym proponowała, żebyś wrzuciła te zdjęcie, które Instagram ciągle ci usuwał jako Afrodyta i uważam, że te zdjęcie... Tutaj to nie Afrodyta, to jest Matka Boska Tęczowo-Bojowska. Znaczy dla mnie, ja wiem, tylko dla mnie mi się kojarzy tutaj bardziej jako Afrodyta, bo no nie wiem dlaczego, ale faktycznie, wiesz co, ja uważam, że takie zalaminowane zdjęcie z twoim podpisem i nawet z odciskiem ust by było czymś rewelacyjnym i myślę, żebyś mogła to wrzucić. Ewentualnie możesz jeszcze wylicytować na przykład udział ciebie na przykład w jakimś wydarzeniu. No właśnie o tym myślałam. Jakoś... I myślę, że to by był dobry pomysł, ponieważ tak, no, że to i może być fajną rzeczą i to też może być, bo oczywiście tutaj kwestia niech to też podpada, bo to jest twoja indywidualna sprawa, można po prostu ewentualnie i wykorzystać siebie i wykorzystać wsparcie, więc to jest kwestia tylko po prostu dogadania z organizatorami. Ja, Redka, bardzo tobie dziękuję, bo byśmy mogły gadać kupę czasu. Ja tylko to mogę powiedzieć, że dla mnie jesteś gwiazdą, księżniczką warszawskiej brulecki. Jestem twoją fanką od zawsze, nawet od spotkania w pociągu. I po prostu dzięki ci, że jesteś, dzięki ci za ten wywiad i mam nadzieję, że będziecie klikać na Instagram Redki, która też miała problemy, perturbacje z tymi Instagramami. Bo poprzedni mi usunęli, także klikajcie. Dlatego zapraszam was do tego, abyście lajkowali, zobaczcie, tam się dowiecie wszystkiego o tym, kim jest Redka, co robi, gdzie występuje. I Redka, czy ty, tylko takie ostatnie pytanie, zanim się rozłączymy, czy ty jakby na podtrzymanie siebie organizować jakąś zbiórkę, coś, albo coś warto powiedzieć, czy masz, jesteś na tyle oszczędna jako królowa brulecki z Londynu, że masz radę? Ja się nauczyłam na poprzednim lockdownie, kiedy miałam sporo oszczędności i przeżyłam do ostatniego grosza, to teraz też sobie trochę przeoszczędziłam, a więc ja na razie żyję z oszczędności, które jeszcze mam, ale jeżeli zacznę się zbliżać ku końcowi już jakby ta ilość pieniędzy, no to wtedy zacznę sprzedawać zdjęcia, właśnie te, które tu pokazywałam. Generalnie mam już ich trochę, a więc tam się zbliżają do sprzedaży. Też może będziemy sprzedawać zdjęcia, te, które robimy w projekcie Tales of Tabus. Też zapraszam śledzić na Instagramie. A więc myślę, że wtedy pójdą w ruch zdjęcia. Ja bardzo proszę, żebyś mi wysłała linki na Instagramie, ja chętnie to udostępnię u siebie. No, przekroczyłyśmy czas w ogóle wywiadów, ja bardzo tobie dziękuję, Redka, i mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce gdzieś na scenie. Absolutnie, do zobaczenia. Gdzieś się koło.